Marcina, wykonany w kształcie dużego krzyża, upleciony z kilku rodzajów traw i ziół ozdobionych kwiatami oraz owocami. Wieniec posiał nocą koła do studni. My jesteśmy absolutnie rolniczą gminą. Takich gospodarstw powyżej 10 hektarów mamy 240 w gminie. Na 208 km kwadratowych naszej gminy, bo taką powierzchnię liczy nasza gmina, jesteśmy jedną z większych gmin, 103 km, czyli mówiąc inaczej 10 300 hektarów jest użytków rolnych i to jest w tej chwili we władaniu naszych rolników. Nie tylko rolników, bo przecież na naszej terenie są też przedsiębiorstwa rolne. Co roku te dożynki odbywają się w Opoczce? W każdym roku w innej miejscowości. W tym roku odbywają się na pięknym terenie w Opoczce. Przed nami budynek świetlicy, to jest budynek wielofunkcyjny, który oddaliśmy dopiero co do użytku, łącznie z boiskiem i to jest w sumie właściwie takie, można powiedzieć, oficjalne otwarcie tego obiektu. Jak się Państwo przygotowywali do dożynek? Przygotowaliśmy się bardzo długo, ponad 2 miesiące. Próbowaliśmy to może ogarnąć szybciej, no ale ze względu jesteśmy małą wioską i no musieliśmy to robić sukcesywnie, ale dało radę. Jestem pod wrażeniem, że naprawdę mieszkańcy mnie nie zawiedli, młodzież, i chciałbym też od razu wszystkim im podziękować za to. Nasze sołectwa nie są dużymi sołectwami. Wioska Opoczka liczy około 260 mieszkańców, Jakubów 91. Ale podjęliśmy się organizacji dożynek gminnych w tym roku. Podołaliśmy temu zadaniu, pracowaliśmy bardzo dużo, szczególnie popołudniami. Efekt widać, cieszymy się, że jest tylu gości i cieszymy się, że mogliśmy zorganizować właśnie tak najważniejsze święto dla gminy rolniczej. Panie sołtysie, a jakiej specjalności z Jakubowa możemy dzisiaj popróbować? Specjalności. Mamy wędliny swojskie, mamy karczek, mamy kiełbaski, mamy różnego rodzaju ciasta, pajdy ze smalcem. Także no, jest taki dosyć duży asortyment menu. Dożynki dla rolników to podsumowanie ich całorocznej pracy, bo tak jak usłyszeliśmy tutaj ze słów pani wójt, wynika, że to nie jest tylko zbieranie zboża, to jest praca cały rok na ten chleb. My musimy pracować, rolnicy muszą pracować, za to im dziękujemy, za ten trud, ale za chwilę znowu zaczynamy nowy sezon i rolnicy dalej będą w pracy swojej. Jestem starostą tych dożynek. Jestem również mieszkańcem Opoczki, tu się wychowałem, tutaj założyłem rodzinę, tu prowadzę gospodarstwo ogrodnicze. Trzeba pokochać tą ziemię, bo inaczej to jest, jak to mówią, gehenna, nie praca. Wspaniałe dożynki, za przepiękną mszę, którą odprawiana była. Czy i jest jeszcze może gościnę, pan Grzelak, bo chcemy za dobre samopoczucie pana tutaj. Grzelak. Jak każde dożynki, fajna zabawa, fajna atmosfera, polecam wszystkim. Jest tutaj gdzie chodzić, co oglądać i naprawdę bardzo fajnie. Dopiero teraz weszliśmy, ale na pewno jest mega, 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 ponieważ jestem tutaj z gminy Świdnica, więc zawsze są udane tutaj nasze dożynki. Bardzo się cieszymy, że jest, nie pada deszcz przede wszystkim. No i powiem szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona. Opoczka stanęła na wysokości zadania. Mam nadzieję, że będzie świetny koncert, będziemy się fajnie bawić. Czego wszystkim życzę serdecznie. No, bardzo duże dożynki. My przyjechaliśmy przed chwilą właśnie z Wałbrzycha. No, wiedzieliśmy się tam od znajomych, że tutaj takie dożynki są.
Więc przyjechaliśmy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Bardzo dobrze się bawimy, jest sympatycznie, smacznie i pogoda póki co jeszcze dopisuje, także... Nie można narzekać.